docierają kolejne znakomitości, pan Sztylka. Gratulujemy, dzień dobry, witam panie Darku serdecznie. Słuchajcie kochani, naprawdę dzisiaj tu jest u nas bardzo bogato. Przypominamy, gośćmi na kanale trener Górnika Zabrze, koordynatorzy, koordynator Zabrza, mamy kochani przedstawicieli PZPN, natomiast w tej chwili co roku jest z nami kochani Sztylka Dariusz, kochani, współtwórca Olimpik Wrocław, obecnie zdaje się Śląsk Wrocław, mogę się mylić, w każdym razie zobaczcie jak tu bogato teraz na parkiecie. Mamy też kochani Roberta Szczota, Michel Thierry, naprawdę same znakomitości, naprawdę kochani to magiczne miejsce Twardogóra przez dwa dni, 11-12 zamienia się na coś nieprawdopodobnego, słuchajcie. Zresztą sami macie namiastkę tego, co tu się dzieje. Przeplatamy nasze emocje sportowe na przemian z wywiadami, z informacjami, kochani, ze świata sportu oraz kultury. Dzień dobry!
Możemy tylko cieszyć. Chciałbym Patryka tego... A czego teraz zmienili bramkarza? Takie zagrywki, ty! Kurwa! Dlaczego by zmienili bramkarza? No jak dlaczego? Bo powiedział, jak się bronił karnego, powyższy. Aaa! To zawsze winie. Jak ta bramka jest? Że dlatego zmienili bramkarza. Brawo. Jaka chuja ta taktyka ci wątpliwa. Nic się nie uda. Tak.
Kochani, przypominam, że w trakcie turnieju tutaj w Twardogórze w Memoriale Ireneusza Maciasia Gutek przebywa w Zakopanem na obozie z SMS-em Łódź, ale co ja tam widzę, kochani, zobaczcie, Kudełek w tej chwili wychodzi z Przemkiem z tych szarych drzwi zza bramki. Przypominam dla tych z Was, którzy nie oglądali relacji w poprzednim roku, że tam właśnie, kochani, Szabełki do jutra będą mieszkać. To wszystko dzięki gościnności, grzeczności Michela Thierry, kochani, organizatora tego wspaniałego memoriału. Michel, jesteś naprawdę wielkim, wspaniałym człowiekiem, niesamowicie pozytywnym, oryginalnym, bardzo pozytywnie zakręconym człowiekiem, kochani. To wielki komplement w stronę tego wspaniałego pana. Słuchajcie, piłkarza oczywiście jutro będzie miał swoje granie z Old Boyami, natomiast ja dzisiaj, kochani, mam przyjemność tutaj prowadzenia drużyny 2-10. Fajne te moje dzieciaczki, notujemy pierwszą porażkę, troszkę z dyscypliną, kochani, słabo u nas w grupie, bo to młode chłopaki, ale się wszystkiego nauczą, natomiast nam tutaj wygrać inaczej jak dyscypliną trudno będzie, bo jesteśmy rok młodszą ekipą, kochani. Przypominam, turniej jest dla 2-9, my z 2-9 nie mamy kompletnie nikogo, jesteśmy 2-10, przyjechaliśmy po doświadczeniu. I podsumowując fazę grupową, kochani, mamy dwa zwycięstwa, remis, no i tę ostatnią porażkę. Coś tam chyba ta porażka, że przełączam się w tej chwili, natomiast jeszcze raz pozdrawiam serdecznie. Lecimy na mecz. Zbieraj ekipę, lecimy na tamtą salę. No, już trener do Was leci. Dawać piątkę, tylko szybciutko, jest ekipa. To mogę stać. Dobra, dobra, to wskakuj szybciutko. Natomiast wiele oficjeli, kochani, przypominam jeszcze raz, tu Dariusz Sztylka, możliwość wymiany, kochani, doświadczeń, natomiast myślę, że za kilka chwil pan Dariusz znajdzie chwilkę, aby pozdrowić, aby pobyć z nami tutaj na kanale w tej wspaniałej imprezie. Natomiast w tej chwili, kochani, ja udaję się dla nas mecz kolejny. O co? Tak naprawdę nie jest to istotne. Jeszcze raz, bawimy się naprawdę świetnie. Wiedzieliśmy, kochani, że jakby tutaj o te wyniki z górnej półki będzie naprawdę bardzo ciężko. W związku z tym, jadąc tu, konsultowaliśmy z trenerami naszej Iskierki, że przede wszystkim się bawimy. Także ja w tej chwili, słuchajcie, szybciutko, ktoś pozdrawia? Skąd jesteście, ekipa? Ze Ostrzeszowa. Dobra ekipa, kawał drogi. Ile jechaliście? Byliście rok temu, nie? Pamiętam. Ale rok temu, słuchajcie, Gutek był. Teraz Gutka nie ma, bo jest, wiecie gdzie, jest na obozie w Zakopcu, tak? Natomiast z SMS-em pojechał, a my lecimy rozgrywać swój mecz, także trzymajcie kciuki. Lecę dzisiaj z naszymi Iskierkami. Powodzonko. Ciach, chłopaki. Ciach. Młodziutki Ostrzeszów z nami, także powodzenia. Wy zaczynacie za kilka chwil, nie? Powodzenia. Do zobaczenia. Rocznik 2007 już się pomalutku zbiera. Po tym turnieju oni wyjdą na parkiety. A ja w tej chwili udaję się na mecz.